Hola, my swojej, ze swojej gry witam pana, o, z panem Gibo znowu. Ze swojej gry, panie Jezop? To jest ważne. Co pan myśli o swojej grze? Jeżeli jest pan zadowolony ze swojej gry, to dobrze. Jeżeli nie jest pan zadowolony, to nie wiem. Zraszuję. Wesprę pionka swoim autorytetem. Cofnę się na z góry upatrzoną pozycję. Tutaj chcę huknąć jak z armaty. Na razie tu goniec nie wychodzi. O. Problem z gońcem jest. No to skoczę zaraz koniusiem na E4. Wieże stoją idealnie. Niemcowicz byłby ze mnie zadowolony. To co? Ale mnie przeciwnik zastrzelił. Przydały się końcówki wieżowe. No się bardzo cieszę, panie Robercie. Bardzo lubię końcówki wieżowe. Właśnie pan Jerzy Konikowski jedną z książek napisał, a ten to już był. O końcówkach wieżowych chyba. Także no piąta kategoria to jest znak, że zrobił pan dwa plusy z zawodnikami, co nie umieją grać. Jaki, panie kapitanie, jest problem? Jakiż może być problem? Nic, panie kapitanie, nie zrobimy z tym nowym krucim. Nic nie możemy. Prawda, że króci to unikalny przydomek. I przeciwnik ma przewagę pary gońców.
Przeciwnik ma przewagę pary gońców. Zbije tym. Oj, ręce mi się trzęsą. Nie mam wyboru, co ja tam kombinowałem. Nie puszczam konia. Branie. No nie, to był szczyt wszystkiego. Piona podstawiłem. Czasu nie mam. Oj, się zagadałem. Wygląda na mapę. Wygląda, że jest mat. Dziękuję.